Cześć, z tej strony Chiny to lubię. Dzisiaj opowiem Wam o pewnej bitwie, gdzie umysł, intelekt wygrał z dużą siłą mięśni. O czym konkretnie? Tym razem opowiem Wam o bitwie o Czerwone Klify. Zapraszam. A mogłem zrobić jakiś challenge, to by przynajmniej subskrypcje wpadły. No kto to będzie oglądał? Bitwa o Czerwone Klify wydarzyła się bardzo dawno temu. Ale to nie ma kompletnie znaczenia. Ona idealnie pokazuje, jak dobra taktyka, jak dobrze poukładany plan potrafi rozwiązać problemy, które na nas czekają. Okej, ale żeby nie przedłużać, już tłumaczę, co tak naprawdę wydarzyło się. A wydarzyło się w 207 roku naszej ery. W tamtym czasie żył bardzo znany generał z dynastii Han, Cao Cao. To właśnie on z wielką ekspedycją wyruszył na południe Chin tylko po to, aby podbić kolejne tereny. Zhou Yu z Królestwa Wu musiał poradzić sobie z tym zagrażającym niebezpieczeństwem z północy, które niestety nadciągało właśnie na jego tereny. Z flotą Liu Beja i 30 tysiącami żołnierzy czekał właśnie przy Czerwonych Klifach na armadę, która płynęła właśnie z północy. I uwierzcie mi, te 30 tysięcy to nie było dużo. To było mało w stosunku do tego, z czym generał z dynastii Han nadciągał z północy. Cao Cao, chociaż miał armię naprawdę ogromną, miał jeden problem. A mianowicie jego flota, właściwie żołnierze, którzy pracowali, służyli na tych okrętach, to były wojska lądowe. One tak naprawdę nie były przyzwyczajone do prowadzenia działań morskich. W związku z tym bardzo dużo z nich chorowało na chorobę morską, bardzo źle się czuła. I tylko właśnie z tego powodu generał wpadł na pomysł, aby wszystkie te okręty połączyć łańcuchem. No dobra, nie takim łańcuchem. Połączyć łańcuchem, który spowodowałby, że statki trochę mniej bujałyby się na falach. Dzięki temu ta choroba, te problemy zdrowotne jego żołnierzy byłyby mniej odczuwalne. No i właśnie tutaj pojawiła się miejsce, pojawiła się szansa na wykorzystanie sprytu, siły intelektu, a nie mięśni, aby właśnie armię generała z dynastii Han pokonać. Zhou Yu, podobno, który dostał kilka porad od swoich dowódców, wpadł na jeden bardzo fajny pomysł. Poinformował generała, tego nadciągającego z północy, że jego wojska zamierzają się poddać. Właśnie w ramach kapitulacji wysłał dwa okręty, które płynęły do tej wielkiej armady statków zaczepionych łańcuchami, żeby podpisać akt kapitulacji. I generalnie tak widział to dowódca z północy. Prawda była taka, że na tych dwóch statkach, które miały się poddać w imieniu całej floty 30 tysięcy żołnierzy, na tych statkach ukryte było dużo drewna i siana, naprawdę dużo suchego siana, które oprócz tego podlane było łatwopalną substancją. Dodatkowo ta łatwopalna substancja już została podpalona w momencie wypływania do Wielkiej Armady. Wszystko oczywiście było ukryte pod pokładem, tak żeby nie było tego widać od razu. No i właśnie kiedy te statki dopłynęły do Wielkiej Armady z dynastii Han, ogień już był tak potężny, że rozsadził statki od środka, te dwa statki, które dopłynęły zupełnie bez przeszkód, ponieważ każdy z północy myślał, że mają się właśnie poddać. Te statki wybuchły, a wiatr rozniósł cały ogień na wszystkie te statki. No i właśnie przez to, że wszystkie okręty były złączone łańcuchem, ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się po wszystkich statkach i ta wielka armia musiała poddać bitwę. Okazało się, że spryt i intelekt wygrał właśnie siłą mięśni. To jest dowód na to, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach, w sytuacjach, gdzie wydawałoby się, jesteśmy bez wyjścia, wystarczy się trochę zastanowić, może warto również posłuchać kilku mądrych osób, a pomoże nam to, a przynajmniej będzie szansa, żeby sobie z tym wielkim problemem poradzić. Dokładnie tak, jak było to w 207 roku naszej ery. Okej, dzisiaj było trochę o wojskowości, trochę o bitwach, o okrętach, o historii, ale to co najważniejsze było przede wszystkim o sprycie i sile intelektu, które zawsze, przynajmniej bardzo często, ma szansę wygrać z górą mięśni. Bądź z dużą armadą płynącą z północy. Jeżeli może akurat nie atakuje Was jakaś armada z północy, to i tak warto zapamiętać tą lekcję, ponieważ na pewno przyda Wam się w przyszłości. To tyle z mojej strony, widzimy się jak zawsze za tydzień i dzięki za oglądanie. Do następnego razu, cześć!